tragedia na torach. Jest to trochę pechowe miejsce. Bardzo ruchliwe, no i dzieci, szkoła. Pytania o okoliczności śmierci 15-latki. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek. Ostatnie godziny kampanii wyborczej. Powinniśmy pójść głosować, bo głosy są ważne. W niedzielę druga tura głosowania. Aż do godziny 21 w niedzielę ta cisza wyborcza trwa. Scena, jakich mało. Don Pasquale to jest jedna z takich oper, które są bardzo często grywane na scenach całego świata. W sobotę rozpoczyna się 30. Bydgoski Festiwal Operowy. Minęła 18.30, Monika Buzalska, dobry wieczór i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. A zaczynamy od pytań o przyczyny tragedii na przystanku w Bydgoszczy. W czwartek po południu na ulicy Fordońskiej tramwaj potrącił 15-latkę. Emilia zginęła na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia sąd rodzinny, bo w tej sprawie zatrzymano innego nastolatka. Po analizie monitoringu sąd zwolnił go do domu. 15-letnia Emilia zginęła potrącona przez tramwaj w pobliżu skrzyżowania ulic Fordońskiej i Bałtyckiej w Bydgoszczy. Stała z rówieśnikami na przystanku. Nagle wpadła na torowisko. Kamera zamontowana w tramwaju zarejestrowała wypadek. Motorniczy zareagował natychmiast. Dziewczyna znalazła się na torowisku nie wiem, jakieś 2 metry przed tramwajem, więc tak naprawdę nawet jego błyskawiczna reakcja nie mogła w żaden inny sposób tego zdarzenia dalej potoczyć. Film będą analizować biegli. Po zdarzeniu policja zatrzymała 15-latka, który miał stać na przystanku razem z Emilią i innymi uczniami. Trafił do policyjnej izby dziecka. Początkowo podejrzewano, że mogło dojść do celowego popchnięcia dziewczyny, jednak w ocenie sądu rodzinnego, który przeanalizował nagranie, najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek. Chłopiec został zwolniony do domu. Tak naprawdę mamy do czynienia z ofiarami tutaj po dwóch stronach, bo tego nieletniego można też oceniać jako osobę pokrzywdzoną taką tym zdarzeniem. Korzysta z tego, co wiem, oczywiście korzysta on z opieki psychologa. To jednak nie kończy sprawy. Będzie prowadzone postępowanie dowodowe. Świadkowie zdarzenia zostaną przesłuchani. Wszystkie okoliczności policjanci ustalają. Każdy wątek będzie wyjaśniony. Oczywiście zgromadzony materiał dowodowy w tej sprawie będzie w tym bardzo pomocny. W tym miejscu trzeba uważać, mówią mieszkańcy, jest wąsko. Często ta młodzież jak stoi, wraca ze szkoły z tymi plecakami, to ciężko przejść nawet nam. Także myślę, że w ogóle miejsce powinno być inaczej tutaj zorganizowane. Jest to trochę pechowe miejsce, bardzo ruchliwe, no i dzieci, szkoła. Emilia była uczennicą 8 LO w Bydgoszczy. Szkoła na swojej stronie internetowej zamieściła wpis z kondolencjami dla rodziny. Uczniowie zostali objęci pomocą psychologiczną. Niespełna 6 godzin pozostało do rozpoczęcia ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych. Za jej złamanie grożą wysokie kary. Głosowanie odbędzie się w najbliższą niedzielę. Na finiszu kampanii nie brakuje emocji, także tych negatywnych. Uszkodzony samochód i skradzione banery kandydatki na urząd burmistrza Janikowa Agaty Gilas-Pyzik. Sprawę wyjaśnia policja. Ubiegający się o reelekcję kandydat na prezydenta Włocławka Marek Wojtkowski zawiadamia prokuraturę o próbach zastraszania i szantażu. Prokuratura rejonowa we Włocławku została zawiadomiona przez prezydenta miasta Włocławek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przestępstwo gróźb karalnych jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, natomiast znieważenie funkcjonariusza publicznego jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku. Im bliżej głosowania, tym więcej emocji. W niedzielę wyborcza dogrywka odbędzie się w 35 miejscowościach regionu. W 3 miastach, Toruniu, Inowrocławiu i Włocławku wybrani zostaną prezydenci. Druga tura wyborów burmistrza odbędzie się m.in. w Chełmży, Ciechocinku, Kcyni, Gniewkowie, Janikowie, Głużnie, Kowalewie Pomorskim czy Lipnie. W 17 miejscowościach kujawsko-pomorskiego mieszkańcy w drugiej turze wybiorą wójtów. Moim zdaniem powinniśmy pójść głosować, bo głosy są ważne. Bo pierwsza tura, statystyki mówią, no zależy gdzie, że młode osoby nie przyszły głosować. Jak nie będziemy głosować, to się nic nie będzie zmieniać, nie? A trzeba to robić. Lokale wyborcze czynne będą od godziny 7 do godziny 21.
Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z piątku na sobotę. Aż do godziny 21 w niedzielę, czyli po zakończeniu głosowania, ta cisza wyborcza trwa. No i wszelkie formy agitacji wyborczej związanej z namawianiem do głosowania na określonego kandydata w tym czasie są zabronione, także wszelkie akcje ulotkowe, spotkania. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna do 5 000 zł. Kara wzrasta od 500 000 do nawet 1 000 000 zł w przypadku podania wyników sondaży. W całym kraju druga tura wyborów samorządowych odbędzie się w 748 miastach i gminach, w tym w 60 miastach prezydenckich. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Trwa demontaż kładki nad ulicą Wojska Polskiego w Bydgoszczy. W godzinach szczytu tworzą się tu korki, na które narzekają przede wszystkim kierowcy. Osobom dojeżdżającym komunikacją miejską też wydłużył się czas dojazdu. Drogowcy proszą o cierpliwość. W maju powinna pojawić się tu sygnalizacja świetlna, która ma zapewnić większe bezpieczeństwo i płynność ruchu. Po 40 latach symbol bydgoskiego osiedla Wyżyny zniknął. Kończy się demontaż kładki nad ulicą Wojska Polskiego. Teraz w tym miejscu pojawi się przejście naziemne z sygnalizacją świetlną. Mieszkam tu 52 lata, także byłam bez kładki, z kładką i teraz znowu. Bardzo ładnie się przechodzi. Jak chodzę na zakupy, tutaj wózeczek mam, to mi jest łatwiej niż przez kładkę. Bo trzeba było wchodzić po schodach. To oczywiście i ciągnąć z powrotem pełen wózek. Niektórzy i jeszcze trochę zagubieni. Panie wiedzą, jak się tutaj poruszać? Nie, właśnie się oglądamy, gdzie tu jest, ale chyba tam gdzieś, no nie wiem. Kładki już nie ma, ale znaki wciąż wiernie o niej przypominają. Na razie przejście na drugą stronę ulicy odbywa się slalomem. Trzeba uważać. To przejście tutaj jest beznadziejne i jest bzdurą po prostu. A czemu jest beznadziejne? No bo tutaj są takie zwężenia, te przystanki są bardzo blisko ulicy. No to jest naprawdę trochę źle zorganizowane. Drogowcy zapewniają, że po remoncie bezpieczeństwo pieszych zostanie zachowane. Droga do pracy czy szkoły na pewno się wydłużyła z powodu prac drogowych. Kierowcy są zgodni i po remoncie też obawiają się korków. O godzinie 14 do 17 to jest jeden wielki korek w tą stronę i w tą stronę, także to nie jest dobre rozwiązanie. Teraz bez kładki. Bez kładki. Chcemy zrobić tak, żeby ta sygnalizacja była tutaj zsynchronizowana z sygnalizacją na Magnuszewskiej, tak żeby kierowca jadąc tutaj od strony szpitala ulicą Wojska Polskiego mógł na zielonym przejechać, jadąc oczywiście przepisowo, jedno i drugie skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Prace rozbiórkowe zakończą się w ciągu 2 tygodni. Po majówce rozpoczną się prace na poziomie jezdni. Drogowcy zapowiadają też kilkudniowe zamknięcie torowisk na ulicy Wojska Polskiego. Przejazd tramwajów zostanie zmieniony. Nie tylko on. Nazwy przystanków też powinny ulec zmianie. Na razie to wciąż Wojska Polskiego kładka. Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że zmiany ułatwią korzystanie m.in. ze znajdujących się pomiędzy dwiema jezdniami przystanków tramwajowych. Te z kolei mają zostać wydłużone. Prace zakończą się po wakacjach. Wtedy kładka pozostanie tylko wspomnieniem. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo piątkowe główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Przygotowanie do służby. Lekcje dla przyszłych policjantów. Królewskie urodziny. 678 lat Bydgoszczy. To ostatnie godziny kampanii wyborczej przed drugą turą głosowania. Kandydaci podczas konferencji prasowych wykorzystują pozostały czas, by przekonać do siebie wyborców. 150 spotkań z mieszkańcami Torunia. Tysiące uściśniętych dłoni. Paweł Gulewski, kandydat na prezydenta Torunia, podsumował swoją kampanię. Kandydata Koalicji Obywatelskiej postanowił oficjalnie poprzeć prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Toruń zasługuje na zmianę, drodzy Państwo. I właśnie ta zmiana to Paweł, który ma plan dla Torunia. Wiele o tym rozmawialiśmy, co jest dokładnie potrzebne. Toruń to dialog. Toruń to partycypacja, Toruń to nowe projekty, Toruń to zaangażowanie wszystkich środowisk. Nie wykluczamy nikogo. Idziemy razem do wyborów. Kandydata w ostatnim dniu kampanii postanowili poprzeć także parlamentarzyści z regionu oraz marszałek województwa.
Ubiegający się o reelekcję prezydent Torunia Michał Zalewski przed Moto Areną symbolicznie podsumował kampanię wyborczą. Spotykałem wielu ludzi, którzy mówili do mnie: trzymaj się, daj sobie radę, potrafiłeś już tyle, dasz radę również i w tym meczu ostatniej rywalizacji w tej kampanii wyborczej. Dlatego pełen optymizmu startuje. Michał Zalewski dodał, że między innymi dzięki jego wysiłkom i inicjatywie zostało zrealizowanych w mieście wiele ważnych inwestycji, jak chociażby nowa motoarena czy most generał Elżbiety Zawadzkiej. Bartosz Szymański, kandydat aktywnych dla Torunia na prezydenta miasta, podziękował wszystkim wyborcom, którzy poparli jego oraz pozostałych kandydatów do Rady Miasta w pierwszej turze. Oficjalnie poparł także kandydata Koalicji Obywatelskiej Pawła Gulewskiego przed drugą turą. W tej kampanii szliśmy z hasłem czas na zmiany i cały czas to podtrzymujemy, czas na zmiany, a tylko jeden z kandydatów taką opcję oferuje, dlatego zachęcam do głosowania na Pawła Guleckiego. Obecni na konferencji kandydaci aktywnych dla Torunia do Rady Miasta oczekują, że jeśli kandydat Koalicji Obywatelskiej wygra w niedzielnych wyborach, to funkcję swojego zastępcy powierzy Bartoszowi Szymańskiemu. Włocławscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy uzyskali mandat radnego na kolejną kadencję, zachęcają mieszkańców do głosowania w drugiej turze wyborów samorządowych. Zachęcamy wszystkich tych, którzy oddali głos na naszych kandydatów, na Prawo i Sprawiedliwość, aby pójść do najbliższych wyborów i dokonać tego wyboru, aczkolwiek my nie wskazujemy żadnego z kandydatów, który dziś ubiega się o urząd prezydenta. Niech to będzie decyzja każdego z państwa. Politycy podkreślali, że liczą na wyższą frekwencję niż w pierwszej turze. Na ostatniej prostej kampanii wyborczej kandydat na prezydenta Inowrocławia Wojciech Piniewski zachęca mieszkańców do głosowania. Mamy do dokończenia to, co zaczęło się 15 października. Jest to kolejny niezwykle ważny etap w budowie silnego Inowrocławia. Kandydata Koalicji Obywatelskiej wsparli europoseł Krzysztof Brejza, poseł Jacek Karnowski oraz prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Wiem, że to jest kandydat, któremu zależy przede wszystkim na Inowrocławiu, który zna go od podstaw. Zdaniem polityków Koalicji Obywatelskiej Wojciech Piniewski to najlepszy kandydat do współpracy z obecnym rządem. Kandydat na prezydenta Inowrocławia Arkadiusz Fajok podsumował kampanię wyborczą i przypomniał, że chciałby być prezydentem otwartym na dialog bez względu na poglądy polityczne. Jeśli ktoś przyjdzie do mnie, bo taki jest przecież plan, żeby otworzyć wreszcie urząd prezydenta, gabinet prezydenta i będzie miał fajny, realny pomysł na Inowrocław, to na pewno będę chciał go zrealizować. Arkadiusz Fajok podziękował za dotychczasowe wsparcie. Radni Porozumienia Samorządowego dla Inowrocławia, którzy zasiądą w nowej Radzie Miejskiej, zakładają klub radnych. Chciałbym zaprosić w naszym imieniu wszystkie środowiska, wszystkich państwa do współpracy, ale przede wszystkim do działania na rzecz naszego miasta, na rzecz inowrocławianek i inowrocławian. Nowi radni zachęcają do pójścia na wybory i oddania świadomego głosu. Abyście państwo indywidualnie podjęli tą decyzję i porównali, który z kandydatów, które wartości i które programy są zbieżne z tym, z którymi szło porozumienie samorządowe dla Inowrocławia. W nowej Radzie Miejskiej zasiądzie troje radnych tego ugrupowania. Wczoraj w telewizyjnej debacie na naszej antenie zmierzyli się kandydaci na urząd prezydenta Inowrocławia. Zasięg tej debaty to prawie 92 tysiące widzów, a dzisiaj kolejna debata kandydatów rywalizujących o urząd prezydenta Torunia. Początek o godzinie 19:05. Dodam, że ze względu na brak możliwości ustalenia wspólnego terminu nie odbędzie się debata kandydatów na urząd prezydenta Włocławka. Policja w regionie czeka na kandydatów do służby. Dla uczniów klas mundurowych to naturalna ścieżka kariery. Podczas praktycznej lekcji zawodu prowadzonej przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy mogli się przekonać, jak służba wygląda na co dzień. Michał, uczeń klasy mundurowej 12 bydgoskiego LO, marzy o karierze policjanta, za nim m.in. zajęcia w terenie i zdobycie pierwszych uprawnień. Ta praca wydaje mi się po prostu ciekawa. Nawet sam etap przejścia. Docelowo najbardziej chciałbym trafić do Policji Wodnej. Magdalena też marzy o karierze w policji. Najbardziej lubię samoobronę oraz kryminalistykę. Gdzieś to są te kierunki, w których właśnie bym najbardziej chciała iść. Właśnie praca fizyczna, gdzieś ewentualnie właśnie ta kryminalistyka.
Tajniki codziennej pracy w policji zdradzili uczniom klas mundurowych i studentom kryminologii funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej w Bydgoszczy. Etaty czekają. Mamy ponad 5200 etatów, natomiast stan, jeżeli chodzi o wakaty, wynosi niespełna 10%, dlatego też zachęcamy wszystkich, którzy spełniają odpowiednie kryteria, o to, aby wstąpić w nasze szeregi. Kandydat na policjanta musi być obywatelem polskim, posiadać nieposzlakowaną opinię, być sprawny fizycznie i cieszyć się dobrą kondycją psychofizyczną. Dodatkowo punktowane jest wyższe wykształcenie czy kurs ratownictwa medycznego. Po ostatnich podwyżkach myślę, że taki policjant już godnie zarabia, bo to są pieniądze rzędu 5 i ponad 5 tysięcy złotych na rękę. Uważam, że to jest całkiem przyzwoita pensja dla nowego policjanta. Komenda Wojewódzka Policji szacuje, że do końca roku służbę rozpocznie w regionie ponad 250 nowych policjantów. Ocieplenie klimatu zmienia nasze pola, jest na nich coraz więcej upraw ciepłolubnych, ale nie oznacza to, że przyjdzie nam uprawiać na dużą skalę typowo śródziemnomorskie owoce i warzywa. Sam owoc bardzo intensywnie pachnący, bardzo dużo witaminy C. Polska odmiana pomarańczy, może w smaku nieco gorsza od oryginału, ale również i my mamy swoje sukcesy w uprawie egzotycznych owoców. Dodać trzeba, że jednak szklarniowych. Już miałem kilkakrotne pytanie, czy jest taka możliwość, bo klimat się zmienia, czy te rośliny można uprawiać na zewnątrz. Niestety nie. Ale za to na zewnątrz przyjęły się rośliny do niedawna określane jako egzotyczne, na przykład kabaczki, cukinie czy figi. A także, uwaga, arbuzy, które rosną na przykład na Kujawach. Ocieplenie klimatu, często kojarzące się nie najlepiej, czasem ma drugie oblicze. A jeśli wciąż temperatura jest za niska, to można po prostu wymyślić nowe odmiany, by je dostosować do naszych warunków. Bez względu na to, skąd pochodzą owoce, warto na nie stawiać, podobnie jak i na warzywa, bo nasza dieta do najlepszych wciąż nie należy. Coraz częściej i coraz więcej osób choruje na choroby dietozależne, które są chorobami cywilizacyjnymi, powszechnymi, jak chociażby cukrzyca, miażdżyca. Przeciwdziałać temu mogą kiszonki, mało przetworzone produkty czy witaminy. Można też, ale to nie przymus, wprowadzić do menu urozmaicenia, jakimi są robaki. Obok świerszczy, szarańczy można spotkać też mączniki, niektóre z rodzimych hodowli. Czasem dla zmiany smaku proponowane są w czekoladzie albo z innymi dodatkami. Czy to znajdzie zainteresowanie? No, będzie to zależało na pewno od klientów, którzy świadomie będą wybierać bądź nie różnego rodzaju produkty. Entomofagia, czyli spożywanie robaków, do nowości nie należy. To typowa dieta dla około 2 miliardów ludzi na świecie, głównie w Azji, a wykorzystywanych jest 1900 gatunków. Owady mogą być smażone, blanszowane, suszone, a sproszkowane są dodawane do różnych past. Joanna Sikora, TVP3 Bydgoszcz. Wielka opera XIX wieku, balet klasyczny, musical z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego, a także muzyka barokowa i hip-hop. To program rozpoczynającego się jutro 30. Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Wieczór inauguracyjny należy do gospodarzy, czyli Opery Nowa. Tym razem bydgoski zespół wystawi włoską operę komiczną Don Pasquale. Chociaż w repertuarze Opery Nowa znajduje się kilkadziesiąt tytułów, to jeszcze nigdy w historii bydgoskiej sceny nie pojawił się na niej Don Pasquale, czyli arcydzieło operowe włoskiego kompozytora Gaetano Donizettiego. Właśnie ono, na nowo odczytane przez reżysera Pawła Szkotaka, otworzy jubileuszową 30. edycję festiwalu. Don Pasquale to jest jedna z takich oper, które są bardzo często grywane na scenach całego świata i po raz pierwszy zobaczymy ją w Operze Nowej w Bydgoszczy. Inscenizowana wielokrotnie na przeróżne sposoby, bo to jest opera komiczna, a te opery buffa zawsze prowokują do tego, żeby szukać jakichś nowych interpretacji. W oryginale miejscem akcji jest XVIII-wieczny Rzym. Bydgoska inscenizacja przeniesie widzów do Nowego Jorku, połowy XX wieku i środowiska włoskiej mafii. Tytułowy Don Pasquale to były bokser i jakże ważne ogniwo mafijnej rodziny. Bardzo mocno podpowiada też nasza intuicja i doświadczenie z oglądania różnych filmów, historii właśnie tych gangsterskich pojedynków. Wszyscy je kochamy, to też musimy się umówić, że ten klimat mafii jest tematem, który każdy z nas gdzieś dotknął i
i dużo właśnie z tego doświadczenia własnego życiowego możemy przenieść tutaj na scenę. Przez 30 lat trwania festiwalu wyrosło już nowe pokolenie sympatyków opery. Wielu z młodych zapewne nie pamięta, że pierwszy festiwal zorganizowany został w celu ratowania wznoszonego gmachu operowego. Jego pomysłodawca, dyrektor Maciej Figas, tak mówił tuż po zakończeniu pierwszej edycji. Jak patrzę na tę scenę, na ten kanał, to nawet przy tym pyle, przy tym kurzu, ja miałem buty szare, jak wychodziłem na scenę, co się ukłoniłem, to oglądałem tę szarość, to wolałbym tu i myślę, nie jeden z nas wolałby tu już zostać na dłużej. Tegoroczny Bydgoski Festiwal Operowy, na którym pojawią się setki wykonawców i wybitni realizatorzy, potrwa do 5 maja. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. A więcej o historii i wydarzeniach tegorocznego festiwalu w studiu 30. Festiwalu Operowego, a najbliższe na naszej antenie w niedzielę o godzinie 18.50. I kolejne tematy. Bydgoszcz świętuje swoje 678 urodziny. 19 kwietnia 1346 roku król Kazimierz Wielki nadał jej prawa miejskie. Urodzinowe atrakcje potrwają przez cały weekend. 6. miejsce w rankingu najlepszych do życia miast wojewódzkich. Dowodem na to mają być nie tylko statystyki, ale przede wszystkim głosy mieszkańców. Jak jestem gdzieś dalej, czy na południu Polski urodziny, to tak tęsknię za tym miastem. Od urodzenia mieszkam w Bydgoszczy, wspaniałe miasto i rozwija się. Wspaniali ludzie, wszystko jest super, licea wspaniałe, ludzie super, no naprawdę nie ma nic do zmiany. Życie w mieście nad Brdą doceniają nie tylko rodowici bydgoszczanie. Ja jestem napływowy, mieszkam tutaj dopiero od kilku lat, ale naprawdę Bydgoszcz jest fantastyczna. I widziałem, jak się zmienia. Jestem mega zadowolony, że tutaj jestem i mieszkam. Historię i rozwój dawnej Bydgoszczy można podziwiać na wystawie w Młodzieżowym Domu Kultury nr 4. Najstarsze fotografie pochodzą z końca XIX wieku. Widzimy nowoczesną Łuczniczkę, która jest blisko centrum, jest przy Operze Nowa, ale niewiele osób wie, gdzie dzisiaj znajduje się ta oryginalna Łuczniczka według projektu Ferdynanda Lepkego. I niewielu z nas wie, że kiedyś stała właśnie ona w centrum miasta. A tak Bydgoszcz wygląda oczami studentów, którzy odwiedzili miasto w ramach międzynarodowej wymiany. Przyszli architekci, specjaliści od turystyki i biznesu, przedstawili swoje wizje przyszłości. W takich międzynarodowych zespołach studenci przez 5 dni wspólnie pracowali nad swoimi autorskimi pomysłami na renowację i transformację 5 wybranych lokalizacji w naszym mieście i tym, jak uczynić te miejsca lepszymi, bezpieczniejszymi, bardziej dostępnymi. Wiele nauczyłam. Czułam się o Bydgoszczy i co możemy zrobić, by ją polepszyć. Akt lokacyjny miasta nad Brdą podpisał Kazimierz Wielki. Dlatego 678 urodziny miasta to także jego święto. Ja zawsze życzę, aby bydgoszczanki i bydgoszczanie codziennie się uśmiechali, bo uśmiech to oznaka radości, zadowolenia, sukcesu i tego właśnie wszystkim życzę. Okazji do uśmiechu i zabawy nie zabraknie. Przez cały weekend w mieście zaplanowano wiele urodzinowych wydarzeń. A teraz czas na informacje sportowe. Maciej Pieszczyński, dzień dobry. Dzień dobry. Na bydgoskim kartodromie rozpoczęły się dziś kartingowe Mistrzostwa Polski. Przez cały weekend kierowcy w różnym wieku będą rywalizować o zwycięstwo w rekordowej ilości 12 kategorii. Co roku jest jakaś gradacja tych zawodników. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą, także dzieje się. Jedni idą już do Formuły 4, do Formuły 3. No niestety w jedynce jeszcze nie mamy, ale myślę, że może się to stać. Natomiast w Toruniu trwa mecz PGE Ekstraligi, a Pator po 7 biegach prowadzi Sfogo Unią Leszno 24-18, a więcej o sporcie o 21.45. Maciej Pieszczyński, bardzo dziękujemy. Dziękuję. A teraz zobaczmy, czy jakieś dobre informacje pogodowe ma dla nas Magdalena Żakowska. Witam serdecznie. Chociaż pogoda nas nie rozpieszcza, to za to w przyrodzie mamy pełen przekrój majowych barw. Z reguły ten piękny ogród urzekał nas swoimi tulipanami dopiero w majówkę, a tymczasem już możemy je podziwiać.
A wracając do pogody, tu niestety nie mam dla Państwa tak dobrych informacji. W najbliższych godzinach popłynie do nas chłodne polarno-morskie powietrze, a jutro spłynie skandynawski chłód. Zatem na termometrach i w nocy, i jutro, a także w kolejnych dniach tego tygodnia niewiele. A w nocy pojawią się nie tylko opady deszczu, ale padać może deszcz ze śniegiem i śnieg. Kierowcy, uważajcie, zwłaszcza w drugiej części nocy na drogach może być ślisko i niebezpiecznie. Deszcz ze śniegiem padać może jeszcze jutro przed południem. Dopiero po południu te opady zaczną przechodzić w deszcz i mrzawkę. Chłodno, bo jutro będzie tylko 5 lub 6 stopni. Szczegóły tej niepogody już za chwilę. Zapraszam. A już za chwilę na naszej antenie debata kandydatów na urząd prezydenta Torunia. Wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21:30. Do zobaczenia.